Dobrze, proszę Państwa, więc tak, ja proponuję, żebyśmy się w takim razie podzielili jakoś na grupy, prawda? Dobra, my tu gadu, a krowy czekają na dojenie. Bartek, chodź, pomożesz. Ja? Tak, a co? Jesteś gospodarz pełną gębą, a nie... Nie, dupa z rączką. No, ja mam uczulenie, no. Uczulenie, no, przecież ty, krowa to nie niedźwiedź. Nie odgryzie ci głowy. Co to jest? Gdzie jest Justyna? Jaka Justyna? Kalendarz. A kalendarz przeterminowany był. Znaczy... Ale co z nim zrobiłaś, no? No, zakurzony był, to chyba rzuciłam. Jasna cholera, kobieto! Książę, spokój się! Ja nikogo nie zgwałciłem, nie zabiłem, nie pobiłem. Jerzy, Justyn, idziemy. Nigdzie nie idę, wiesz. Nie, ale... Chciałem tego uniknąć. Co ty mi... Ale nie dałeś mi wyboru, idziemy. To jest jakaś paranoja. Potrafiłbyś. Gdybyś kochał to miejsce tak bardzo jak ja. Ja już jego. Bo ty tu jesteś. Ile ty zarabiasz? Rzecz wiesz. No właśnie nie wiem. 1700 na rękę. Ile? Wy cywile możecie żyć w błogiej nieświadomości, ale ja... Codziennie dostaję zdjęcia osób zaginionych. Zbierajcie się. Dokąd? Pogadamy po drodze. Ale kaj. Tak se patrzę i widzę, że pani Róża to jest fajna babka. No, fajna. No, taka w sam raz, nie? Mhm. Dlaczego? No wiesz, no. Żeby się koło niej zakręcić, nie? Młody, co ty bredzisz?